Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kolejną lekcję z cyklu A co było na maturze z matematyki? Tym razem zajmiemy się funkcją, w szczególności liniową. Ucząc się matematyki, wiemy o tym doskonale, że zanim zaczniemy się uczyć funkcji liniowej, przechodzimy przez te podstawy funkcji, czyli taki dział, który po prostu nazywamy funkcja i jej własności. Aczkolwiek tak się zdarza, że na faktycznej maturze z matematyki na poziomie podstawowym przeważnie zadania są z funkcji, ale już konkretnie z funkcji liniowej, z funkcji kwadratowej, z funkcji wykładniczej, więc raczej nie spotkamy takiego zadania z typowej funkcji. Raczej to będzie dokładnie zadanie już z funkcji liniowej. Od tego się będzie zaczynać. Dlatego na tym spotkaniu skupimy uwagę na funkcję liniową. Przypomnimy sobie najważniejsze zadania, które dotyczą funkcji liniowej, a które pojawiły się na ostatnich maturach z matematyki, które odbyły się. Zapraszam do analizy tych przykładów, które przygotowałam na tę lekcję. Zadanie numer 1 to zadanie z arkusza maturalnego maj 2020. Matura odbyła się w czerwcu. Zadanie 11 za 1 punkt. Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji liniowej f określonej wzorem. F od x równa się ax plus b, o czym doskonale wiemy, prawda? Współczynniki a oraz b we wzorze funkcji f spełniają zależność. Odpowiedź a. A plus b jest większe od zera. Odpowiedź b. A plus b równa się 0. Odpowiedź c. A razy b jest większe od zera. I odpowiedź d. A razy b jest mniejsze od zera. Był przygotowany wykres tej funkcji właśnie liniowej. Tyle. I teraz młodzież robiła to zadanie bardzo często w taki sposób. Szukała na tym wykresie dwóch punktów, przez które ten wykres tej funkcji przechodzi. Wyznaczali wzór funkcji liniowej, no i zaznaczali wtedy, patrzyli, jaka zależność jest spełniona. Owszem, można tak zrobić, tylko jest to zadanie czasochłonne. A takie zadania, gdzie mamy właśnie niewiadome, młodzież przeciętnie nie lubi takich zadań. Ale to zadanie jest bardzo szybkie. Tylko wystarczy pamiętać o własnościach funkcji liniowej. I właśnie tak się składa. Widzimy doskonale, że wykres tej funkcji liniowej to jest funkcja, prawda, z wykresu widać malejąca. Funkcja malejąca, idziemy, prawda, wraz ze wzrostem argumentów, wartości nam idą w dół, czyli maleją. I kiedy to funkcja liniowa była malejąca? No wtedy, kiedy a było mniejsze od zera. To jeszcze mało, bo jeszcze potrzebujemy coś powiedzieć o b, żeby wybrać wtedy odpowiedź prawidłową. No to teraz o b. Co powinniśmy wiedzieć o b? Otóż tak się składa, że b informuje nas o tym, możemy to zapisać, informuje o miejscu przecięcia z osią y. Czyli b informuje, gdzie się przecina wykres osią y. To też powinniśmy wiedzieć. W związku z czym popatrzmy. Tutaj jest b. W tym wypadku ja mogę powiedzieć, że b to jest nawet jeden, ja widzę, ale nie jest to istotne. Dla mnie jest istotne, że b jest liczbą dodatnią. No i teraz popatrzmy. A ujemne, b dodatnie. Czyli jak ja teraz, no wybierzmy, najprościej byłoby zacząć od iloczynu, ponieważ występuje w odpowiedzi c i d. No i teraz, jak jedno jest ujemne, drugie dodatnie, to jak ja liczbę dodatnią pomnożę przez ujemną, to wiadomo, że będzie ujemna. Czyli odpowiedź w tym wypadku D będzie odpowiedzią prawidłową. Czyli A razy B jest to liczba mniejsza od zera. I nie muszę sprawdzać pozostałych odpowiedzi, bo przecież wiemy, że tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. To skoro zachodzi nam przy takich naszych spostrzeżeniach, zachodzi ten warunek A razy B jest mniejsza od zera, to znaczy, że to będzie odpowiedź prawidłowa i ja się tutaj nie namęczyłam. Zadanie numer 2 to zadanie znowu z arkusza maturalnego maj 2020. Zadanie 13 za 1 punkt. Proste o równaniach y równa się m minus 2 razy x oraz y równa się 3 czwarte x dodać 7 są równoległe. Wtedy odpowiedź a m równa się minus 5 czwartych, odpowiedź b m równa się 2 trzecie, odpowiedź c m równa się 11 czwartych i odpowiedź d m równa się 10 trzecich. I my mamy wybrać odpowiedź prawidłową. Przypomnijmy sobie teraz tutaj równoległość.
czy pamiętamy, kiedy proste są równoległe. Jeżeli nie, to w tablicach korzystamy sobie ze wzoru, kiedy to proste były równoległe. Wtedy, kiedy miały takie same współczynniki kierunkowe. Zapisujemy to A1 równa się A2. No to spróbujmy poszukać tych współczynników kierunkowych. Czyli liczba, która stoi przed x-em. No to tutaj jest prosta sprawa, prawda? No bo przed x-em stoi 3/4. A tutaj troszkę trudniej, ale też nie jest niemożliwe. m-2 to będzie moje a1, a 3/4 to będzie moje a2. Ja już zlokalizowałam sobie to a1, a2. No to podstawiam. Czyli m-2 to się równa 3/4. Czyli m to się równa, to przerzucam, czyli będzie 2 dodać 3/4. Czyli m to się równa 2 całe i 3/4. No to teraz muszę zamienić na ułamek niewłaściwy, bo widzę, że tutaj no nie mamy całości wyciągniętych, czyli mamy 2 razy 4, to jest 8 plus 3, mamy 11/4. I taka odpowiedź jest prawidłowa. W tym wypadku jest to odpowiedź C. Zadanie numer 3 to zadanie znowu z tego samego arkusza, tym razem 16 za 1 punkt. Punkt A o współrzędnych 1/3 i minus 1 należy do wykresu funkcji liniowej f określonej wzorem f od x równa się 3x plus b. Wynika stąd, że odpowiedź A b równa się 2, odpowiedź B b równa się 1, odpowiedź C b równa się minus 1 i odpowiedź D b równa się minus 2. No musimy wyznaczyć ten współczynnik b. Żeby to zrobić, no to co wiemy? Bardzo ważną rzecz i bardzo łatwe to jest. Wiemy, że punkt należy do wykresu tej funkcji. Czyli jeżeli ja tą funkcję zapiszę inaczej, y równa się 3x plus b, bo musisz wiedzieć, że f od x to jest zawsze inaczej y. To wtedy, jak ja tutaj mam x-a i tu mam y-ka, to skoro wiemy, że punkt należy do wykresu, no to jego musimy podstawić pod wzór, no bo on musi spełniać ten wzór. Czyli za y-ka podstawiamy minus 1, to się równa 3 razy. Za x-a 1/3 i dodać b. Minus 1 to się równa. Najpierw to wykonujemy, akurat trójeczki się skrócą co do jedynek, czyli będziemy mieć 1 dodać b. No i teraz przerzucamy sobie, czyli to sobie może na tą stronę przerzucimy, mamy minus 1 i jeszcze minus 1, czyli minus 2 równa się b. Tak nam wyszło, że b to jest minus 2. No to oczywiście, że wyszła nam odpowiedź prawidłowa d. Zadanie numer 4 to kolejne zadanie z tego arkusza, tym razem zadanie 18 za 1 punkt. Prosta przechodząca przez punkty A o współrzędnych 3 i minus 2 oraz B o współrzędnych minus 1 i 6 jest określona równaniem. Odpowiedź A, y równa się minus 2x plus 4, odpowiedź B, y równa się minus 2x minus 8, odpowiedź C, y równa się 2x plus 8, odpowiedź D, y równa się 2x minus 4. No i teraz mamy powiedzieć, jakie to równanie jest tej prostej, która przechodzi przez te dwa punkty. Mamy na to co najmniej kilka sposobów, żeby to zadanie zrobić. Oczywiście najprościej byłoby po prostu te punkty podstawiać. Wziąć sobie odpowiedź A, no i podstawić punkt. Później drugi punkt podstawić. Oczywiście, ja takiego sposobu specjalnie nie lubię, ale jest to oczywiście sposób bardzo dobry również. I my zrobimy sobie to tak profesjonalnie, czyli zapiszemy sobie wzór funkcji liniowej y równa się ax plus b. Jeszcze nie wiemy, ile wynosi a, ile wynosi b. I podstawimy sobie tutaj x-a z y-kiem i jeszcze tu x-a z y-kiem. No bo skoro te punkty należą do prostej, do wykresu, prawda, tej naszej funkcji, no to dlaczego by nie podstawić? Podstawiamy za y-ka minus 2 równa się będzie a razy 3. Dodać b. No i tak samo podstawmy sobie tutaj 6, to się równa a razy minus 1, dodać b. Możemy zrobić klamerkę, przypomnimy sobie rozwiązywanie układów równań. Ja najpierw zapiszę tą stronę i będę miała 3a dodać b równa się minus 2 i tutaj będę miała minus a dodać b równa się 6. Najlepszą metodą byłaby metoda przeciwnych współczynników, dlatego pomnożymy sobie tutaj przez minus 1, żeby nam się b skasowało, czyli 3a dodać b równa się minus 2 i tutaj będziemy mieć a minus b równa się minus 6. Podkreślamy i dodajemy. Widzisz, jest b i minus b, no to taki jest cel w metodzie przeciwnych współczynników, żeby jedna z niewiadomych się usunęła. 3a plus a to jest 4a, to się równa minus 2 minus 6 minus 8. Dzielimy przez 4 i wychodzi nam a równe minus
2. No to skoro tak, to podstawiamy do obojętnie którego. Myślę, że sobie podstawimy może do tego tutaj naszego równaka pierwszego, czyli będziemy mieć tak 3 razy minus 2 dodać b równa się minus 2. Czyli minus 6 dodać b równa się minus 2, czyli b to się równa, jak przerzucimy, będzie 6 minus 2, czyli 4. Czyli możemy napisać wzór y równa się a, czyli u mnie minus 2x plus 4. No i to jest oczywiście odpowiedź prawidłowa, odpowiedź A. Gdybyś zaczął te punkty podstawiać do tej pierwszej, prawda, odpowiedzi, to widzisz, od razu by Ci wyszło. Na pewno jeszcze szybciej niż tutaj, z tym, że ten sposób z tym podstawianiem jest ok, ale jeżeli odpowiedź D byłaby prawidłowa, no to musiałbyś tyle popodstawiać, prawda? A zawsze to wtedy ten sposób byłby szybszy, a nigdy nie wiemy, którą odpowiedź dadzą akurat prawidłową w arkuszu maturalnym. Dlatego ja uczę takim sposobem, jest on może przede wszystkim profesjonalny, a z drugiej strony może dłuższy, no w tym wypadku, akurat w tym konkretnym zadaniu, gdzie odpowiedź A jest prawidłowa, no to jest to dłuższy, ale w innym być może ten sposób byłby krótszy. Zadanie numer 5. To jest zadanie z arkusza maturalnego z września 2020. Zadanie 7 za 1 punkt. Funkcje liniowe f i g określone wzorami. F od x to jest minus 4x plus 12, a g od x to jest minus 2x plus k plus 3. Mają wspólne miejsce zerowe. Stąd wynika, że odpowiedź A k równa się minus 6, odpowiedź B k równa się minus 3, odpowiedź C k równa się 3 i odpowiedź D k równa się 6. I mamy wyznaczyć właśnie, ile wynosi ten parametr k. Co to znaczy, że mają wspólne miejsce zerowe? To znaczy, że fajnie by było to miejsce zerowe policzyć, no nie? W przypadku funkcji f policzenie miejsca zerowego to jest sprawa bardzo prosta. Bo co to znaczy, żeby policzyć miejsce zerowe? To trzeba wzór funkcji przyrównać do zera. Tak obliczamy zawsze miejsce zerowe. No to wyliczmy tego x. Minus 4x równa się, jak przerzucimy, minus 12. Dzielimy obustronnie przez minus 4 i dochodzimy do wniosku, że x to się równa w tym wypadku 3. I to jest to miejsce zerowe. Czyli ten xik, dla którego wartość wynosi 0. No to skoro ono ma być wspólne, no nie? Czyli funkcja g też takie samo ma mieć. No to co ja zrobię? To ja w miejsce x tutaj po prostu podstawię to miejsce zerowe, które tu mi wyszło. Czyli będę miała tak, minus 2 razy 3. Dodać k, dodać 3, no bo pod k nic nie mogę podstawić. I to też przyrównuję do zera, bo wiesz, jeżeli liczysz miejsce zerowe, to pamiętaj, wzór funkcji przyrównujesz do zera bezdyskusyjnie. Więc tak samo jak tu przyrównaliśmy do zera, tak samo tu musimy. No liczymy, minus 6, dodać k, dodać 3, równa się 0, czyli po tej stronie zostawię k, a tutaj przerzucę, będę miała 6, tu przerzucę minus 3, czyli po prostu k tu się równa 3. No i taką odpowiedź zaznaczamy. Jest to odpowiedź C, odpowiedź prawidłowa. Zadanie numer 6 to zadanie z arkusza maturalnego, wrzesień 2020, zadanie 13 za 1 punkt. Prosta L jest równoległa do prostej Y równa się minus 1 druga X plus 2. Na prostej L leży punkt o współrzędnych 0,7. Zatem równanie prostej L ma postać. Odpowiedź A. Y równa się 2X. Odpowiedź B. Y równa się 2X plus 7. Odpowiedź C. Y równa się minus 1 druga X. I odpowiedź D. Y równa się minus 1 druga X plus 7. Czyli po prostu my mamy wyznaczyć równanie prostej L. Czyli, żeby wyznaczyć równanie prostej L, to musimy sobie napisać, że nasza prosta L, dwukropek, czasem tak zapisujemy, chociaż nie jest to konieczne, po prostu napiszemy, że ma równanie AX plus B. To znaczy, na razie jeszcze nie wiem, ile wynosi A, ile wynosi B. I teraz uwaga, żeby były proste równoległe, to pamiętamy, że musi być spełniony warunek, że A1 równa się A2. Czyli muszą mieć one taki sam współczynnik kierunkowy. To popatrzmy, tutaj współczynnik kierunkowy, no możemy go nazwać jakieś A1, to jest minus 1 druga i tu współczynnik kierunkowy to jest A. Czyli wniosek z tego, że A też musi być minus 1 druga, no bo musi być taki sam, no to nie ma wyjścia. Czyli teraz jak moja prosta będzie wyglądała? Będzie wyglądała tak, minus 1 druga x plus b.
I teraz, jeżeli już z tego punktu widzisz B, to super. Jeżeli nie, no to sobie po prostu piszesz X i Y i podstawiasz, no bo skoro ten punkt leży na wykresie tej funkcji, prawda, to znaczy, że ja ten punkt mogę podstawić do wzoru, bo to znaczy, że on będzie po prostu spełniał to równanie. Czyli za Y podstawiamy 7, to się równa minus 1, druga razy 0, dodać B. Czyli 7 to się równa, tu wychodzi 0 oczywiście z mnożenia, no i mamy plus B, czyli samo B. Czyli B równa się 7, czyli zapiszemy Y równa się minus 1 druga X plus 7. I to jest równanie tej prostej naszej L. No to szukamy takiej odpowiedzi. Oczywiście tutaj mamy odpowiedź D. Jest to w tym zadaniu odpowiedź prawidłowa. Zadanie numer 7 to zadanie z arkusza maturalnego, znowu z września 2020, zadanie 21 za jeden punkt. W prostokątnym układzie współrzędnych na płaszczyźnie parę prostych prostopadłych opisują równania. Odpowiedź A, Y równa się 2X i Y równa się minus 1 druga. Odpowiedź B, Y równa się minus 2X i Y równa się 1 druga X. Odpowiedź C, Y równa się 2X i Y równa się 1 druga X. Odpowiedź D, Y równa się 2 i Y równa się minus 2X. Czyli to jest takie zadanie, że no nie mamy wyjścia, prawda, my nie mamy co rozwiązywać. Owszem, moglibyśmy sobie porysować to, ale to by nam bardzo dużo czasu zajęło. Tu chodzi o to, żeby szybko, to jest tylko jeden punkt, żeby szybko rozwiązać zadanie. Proste prostopadłe. Z czym Tobie się mają kojarzyć proste prostopadłe? Oczywiście one Tobie się mają kojarzyć z warunkiem. Jak nie pamiętasz, to proszę sobie zajrzeć do tablic. W tablicach jest warunek A1 razy A2, ma dawać minus 1, wtedy będą prostopadłe. No to co? To teraz już nie mamy wyjścia, bo tutaj nie mamy co liczyć. Musimy brać po kolei odpowiedzi, a dla takiego sprawdzenia możemy nawet wszystkie zanalizować. Czyli tak, tutaj współczynnik kierunkowy A1 to jest to, co stoi przed x-em, czyli to jest 2. A z kolei tutaj A2, współczynnik kierunkowy stojący przed x-em, ale tu x-a nie ma, to znaczy, że 0. Czyli jak ja pomnożę 2 razy 0, to absolutnie nie wyjdzie minus 1. Odpowiedź A odpada. No to weźmy sobie teraz kolejną odpowiedź, no bo tak byśmy analizowali, prawda? A1 tutaj to się równa minus 2, no bo stoi przed x-em. A A2 to się równa, przed x-em stoi 1 druga. Czyli jak ja teraz pomnożę minus 2 razy 1 druga, no bo tak mam zrobić, to teraz te dwójeczki mi się skrócą, wychodzi mi minus 1. Czyli to oznacza, że odpowiedź B jest odpowiedzią poprawną. Ale możemy sobie do końca zanalizować. Wiadomo, że pozostałe odpowiedzi będą błędne. Ale tak wystarczy, że sobie podamy współczynniki. Tu mamy dwójkę, a tu mamy ten współczynnik A2, 1 druga. Jak to pomnożę, wyjdzie 1, a nie minus 1. No to dlatego jest to odpowiedź oczywiście nieprawidłowa. I w tym wypadku A1 równa się 0, dlatego że tutaj nie ma x-a, czyli przed x-em stoi domyślnie 0. Natomiast A2 w tym wypadku wynosi minus 2. No i znowu, jak ja to pomnożę, to mi wyjdzie 0. A miałoby wyjść minus 1, a więc nie wyszło, czyli też odpowiedź odpada. Oczywiście, że na maturze tak nie robimy, prawda, bo chodzi o to, że na maturze szukamy już, jak już jest takie zadanie tego typu, gdzie nie ma wyjścia, trzeba brać po kolei odpowiedzi, prawda, no to szukamy dot, aż znajdziemy, prawda, już nie analizujemy odpowiedzi C i D, no ale nic nam nie zaszkodzi, że sobie teraz przemyśleć tą sprawę, a na maturze jak Ci zostanie czasu, no to zawsze jak sobie sprawdzisz, to będziesz pewny wtedy, że na pewno Twoja odpowiedź B w tym wypadku będzie to odpowiedź prawidłowa tylko i wyłącznie i nie zrobiłeś jakiegoś tam głupiego błędu obliczeniowego, prawda? Skoro te pozostałe trzy odpowiedzi są złe, no to ta odpowiedź by musi być prawidłowa. Na tym spotkaniu, jak widzisz, ćwiczyliśmy sobie funkcję, ale pod kątem funkcji liniowej. Funkcja liniowa jest bardzo ważnym tematem na maturę, ponieważ czasem bywają 4 zadania, czasem bywają 3 zadania z funkcji liniowej, ale są to zazwyczaj zadania za jeden punkt. No więc niby to nie jest tak dużo punktów, zyskać 3-4, ale wiesz, te 3-4 punkty, to one czasem mogą dawać Ci gwarancję na to, że nie musisz się bać o wynik matury, bo ją zdasz. A już nie mówię o osobach, które chcą świetnie zdać maturę. No to takie osoby to muszą w ogóle wszystko umieć, również funkcje liniowe. Mam nadzieję, że lekcja ciekawa, fajna. Ja zapraszam na kolejne spotkanie ze mną i jak zwykle na moją stronę internetową aikamat.pl, na mój kanał na YouTubie, na mojego fanpage'a. No i do zobaczenia na kolejnej lekcji ze mną.